Już jakiś czas temu sonda podsumowująca jakość życia mieszkańców Dąbrowy Górniczej była sygnałem do tego, jakie potrzeby mają przede wszystkim ci, którzy nie zamieszkują ścisłego centrum miasta i czują się notorycznie pomijani przy działaniach służącym realizacji ich podstawowych potrzeb oraz tym, które wpływają na ogólne pojęcie rozwoju całego miasta. Zaproszeni przez mieszkańców jednej z dąbrowskich dzielnic wysłuchaliśmy, z jakimi trudnymi, a dotąd nierozwiązanymi problemami przez władze miasta przyszło im się borykać. Od wielu lat staramy się jako mieszkańcy ulicy o rewitalizację tej ulicy, ponieważ jest jedną z najbardziej zaniedbanych. Nie było tutaj chodników ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Z budżetu partycypacyjnego udało nam się jedynie co zrealizować ciąg pierwszego chodnik. Jak Państwo tutaj widzą, znajdujemy się na terenie nielegalnego parkingu, gdzie są nawożone masy błota na ulicę, powodując, że normalnie nie możemy dojechać do swoich posesji, oraz zniszczenie chodników, bo kierowcy zawracają po prostu na chodniku. Na naszej ulicy zlokalizowane są firmy, które działają niezgodnie z przeznaczeniem, na granicy prawa można powiedzieć, ponieważ mają pozwolenia na prowadzenie biura czy też sklepu, a prowadzą po prostu działalność związaną z transportem ciężkim. Jest po kilkadziesiąt tirów, które co dzień odpalają, jeżdżą, wożąc tutaj towar i wykonując inne czynności związane po prostu z prowadzeniem tej działalności, które są niezgodne, kontrole nic nie wykazują. Problemy są cały czas z wszystkim. Nasi prominenci w Dąbrowie nie dbają o nic, o pobocza, tylko dbają o centrum, żeby centrum było ładnie i tak dalej. To jest pierwsze. Proszę zobaczyć, to jest Urzędu Miejskiego Działka i teraz wjeżdżają samochody, wywożą to błoto stąd, na ulicę, lecą samochody potem, jak jest sucho, to powstaje pył, wszystko leci, to jest raz. Druga sprawa, z samochodami policja przyjedzie raz, może na jakiś czas, jeżdżą stare łupy, wywożą stal z huty. Przecież to jest chore. Od tego jest kolej z wszystkich stron, żeby wozić koleją, a nie transport samochodowy. W którym wieku żyjemy? Gdzie? No. My w tej chwili mamy paru radnych takich po prostu, co by się już tam niby pomagają, ale to jest, mówię tak, beton w środku. Jest parę osób w Dąbrowie, co dba o centrum, a to resztę nic. W ubiegłych latach jako Rady Miejskiej składałem interpelacje do prezydenta. Dostawiałem odpowiedzi w dużej mierze wymijające. Jak wiemy, tutejszy parking jest na szkodę mieszkańcom, ponieważ osoby, które parkują tutaj, zostawiają po sobie śmieci, uszkadzają także przy wyjeżdżaniu chodnik. Także wydaje mi się, że Urząd Miasta powinien podjąć odpowiednie działania zmierzające ku temu, żeby no nie parkowano tutaj. Ja nie życzyłbym sobie na miejscu mieszkańców ulicy Tworzeń, żeby przykładowo mieć za posesją, za płotem taki parking. Także w pełni rozumiem tutejszych mieszkańców i wydaje mi się, że Urząd Miasta zdecydowanie robi za mało. Dlatego też warto, aby w końcu podjął realne działania. Uważamy, że Rada Dzielnicy wspomogłaby nas w tych zadaniach jako organ pomocniczy. Na pewno naszą ulicę, jak i wiele innych bardziej zaniedbanych z tego rejonu tutaj wspomogłaby w tych działaniach i doprowadziła do tego, żeby pieszy chociaż miał swój ciąg, prawda, żeby mógł się poruszać normalnie po chodnikach, żeby ulica była ulicą, a nie jedną wielką dziurą, aby po prostu była trawa, rosła, tak jak tutaj przed kilku laty i aby nie było firm, które tak naprawdę nie są prowadzone niezgodnie z przeznaczeniem w danym terenie. Mają jakieś firmy, ale oni utwardzają teren. Tyle milionów, co tam wpakowali. Dajcie ten teren ludziom, tym firmom za darmo, oni sobie to wszystko zrobią. A nasze pieniądze, co my płacimy, podatki i tak dalej, zróbcie coś dla miasta, tu, dla miasta. Nie robi się nic. Jestem mieszkańcem tutaj, tejże dzielnicy Gołonoga. Potrzebujemy dworca z prawdziwego zdarzenia, bo ja teraz dojeżdżam pociągiem i widzę, jak ten dworzec wygląda, jakie te graffiti tam jest pomazane i w ogóle tam... Ten budynek w ogóle jest, on jest, okna są cegłami zamurowane. No co tam widziałem, jaką zmianę, to jedynie tam postawili jakieś takie wiaty, no. Jedynie tyle. Przykładów takich jak ten można mnożyć. Zniecierpliwieni mieszkańcy nie pozostali bierni i z pomocą tych, którzy wiedzą, jak sformalizować metody realizacji tych najważniejszych potrzeb, przystąpili do działania poprzez rozpoczęcie procedury powołania Rady Dzielnicy. Podstawa prawna tego organu jednostki pomocniczej gminy wskazuje, że każda powoływana Rada Dzielnicy działa na mocy uchwały Rady Gminy, co wynika z artykułu 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Rada Dzielnicy jako jednostka pomocnicza gminy powinna zajmować się lokalnymi tematami, lokalnymi sprawami, powinna być koordynatorem współpracy na terenie Gołonoga. Takie rady funkcjonują w innych dzielnicach miasta, a więc mam tu na myśli Strzemieszyce, mam na myśli Łosień, Łękę, Okradzionów czy inne dzielnice terenów zielonych. Tam ta współpraca przebiega różnie, natomiast wydaje mi się, że łączy to jedno. Łączy walka o wspólny interes mieszkańców. Dlatego brakuje mi tego w Gołonogu i miejmy nadzieję, że cała inicjatywa zakończy się pozytywnie i ta Rada Dzielnicy Gołonóg Zachód powstanie. Zatem zgodnie z przyjętą w naszym mieście procedurą, wszystko zaczęło się jesienią ubiegłego roku od zebrania podpisów. To działanie zaplanowano w kilku terminach w różnych lokalizacjach. Mieszkańcy poza złożeniem niezbędnego podpisu na liście mogli dowiedzieć się o tym, jakie wymierne korzyści będą wynikały z tego, że ich dzielnica będzie miała swoją radę. Do zadań Rady Dzielnicy czy osiedla należą m.in. rozwiązywanie istotnych problemów dzielnic, stały kontakt z mieszkańcami, przyjmowanie wniosków skarg mieszkańców dotyczących dzielnic, współpraca z komisjami i radnymi Rady Miasta i opiniowanie spraw dotyczących dzielnic, informowanie o nich mieszkańców dzielnic, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnic, współpraca z policją, strażą miejską i strażą pożarną. Do jej zadań należą także wybór i odwoływanie organu wykonawczego dzielnicy. Tym organem wykonawczym dzielnicy jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący. Warto dodać, że ów zarząd swoje funkcje sprawuje społecznie. Po wypełnieniu zadań formalnych w terenie, tuż po ostatnich świętach Bożego Narodzenia, mieszkańcy złożyli w Urzędzie Miejskim wniosek o powołanie Rady. W dniu dzisiejszym, 27 grudnia, został złożony wniosek do Urzędu Miasta o utworzenie jednostki pomocniczej Gołonóg Zachód, która obejmowałaby w swoich granicach takie ulice jak ulica Spisaka, ulica Swobodna, Sadowa, bloki i mieszkania i domki na Piłsudskiego obok zajezdni, ulice Zaplecze, Tworzeń, a także Łączną. Wzorując się na tym, co zaistniało w 2014 roku, kiedy mieszkańcy Strzemieszyc składali wniosek o utworzenie Rady Dzielnicy, na pewno czeka nas weryfikacja podpisów, mam tu na myśli weryfikację przez urzędników. Z tego, co mi wiadomo, jest zebrany znaczny zapas podpisów, także wydaje mi się, że to jest tylko formalność. Natomiast w dalszej kolejności wniosek powinien trafić do prezydenta, powinien także być rozpatrzony przez Radę Miejską, rozpisane konsultacje społeczne, także wydaje mi się, że cała procedura może trwać. Zgodnie z procedurą złożona w grudniu 2017 roku dokumentacja została poddana weryfikacji. Niestety trwało to bardzo długo, a zainteresowani byli mocno zniecierpliwieni. W związku z tym temat powołania tej właśnie Rady Dzielnicy został podniesiony na Komisji Prawno-Organizacyjnej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Krótko po tej dyskusji okazało się, że jednak liczenie i weryfikację zaledwie kilkuset podpisów można zrealizować w miarę szybko. Zebrane jesienią podpisy zostały zweryfikowane i wniosek został zatwierdzony. Teraz pozostaje jeszcze czekanie na kolejne etapy, czyli głosowanie Rady Miejskiej, a najważniejszy jest ostatni, czyli wybory, które z uwagi na konieczność uzyskania wysokiej frekwencji mieszkańców powinny odbyć się najlepiej przy okazji zaplanowanych na jesień tego roku wyborów samorządowych. Powołanie tej Rady Dzielnicy jest bardzo ważne, potwierdza to opinia jednego z mieszkańców mocno zaangażowanego w podejmowaną tu inicjatywę. Ta Rada Dzielnicy może będzie mogła mieć na tyle wpływ na decyzje i Rady Miasta i tego o jakieś po prostu o rozwiązywanie tych problemów naszych, gdzie po prostu no, na razie to echo, nic nie słychać, nic nie widać, wszyscy są zadowoleni. W chwili obecnej według mnie w tej dzielnicy się nic nie dzieje, w szczególności biorąc pod uwagę jej zachodnią część, w której powstaje Rada Dzielnicy. Według mnie
jest to zaniedbana część Gołonoga, zapomniana przez włodarzy miasta. Także rozszerzenie poprzez nadanie jak najszerszych kompetencji, przez nadanie odpowiedniego statutu, gdzie można by było wpływać na urząd miasta, aby realizować pewne pomysły mieszkańców. Ta rada obejmie dość spory obszar na mapie naszego miasta. Zatem jeśli kolejne dzielnice osiedla zechcą pójść w ślady tej grupy zaangażowanych mieszkańców, to warto by swoje działania rozpoczęli od razu, bo procedura od pomysłu do realizacji rozciąga się w czasie, a póki co na same władze miasta w rozwiązywaniu wielu istotnych problemów mieszkańców poszczególnych dzielnic Dąbrowy Górniczej po prostu nie ma co liczyć.